Thanks for the save. Whoever she is, she was ready to finish me. You look bad, but whatever is going on is affecting us all. Come on, I'll take you to the UN space station so Batman and Wonder Woman can have a look at you. Sonya, what happened? What are you doing in Raiden Sky Temple? When I lost contact with you, I was about to... Hey, what's wrong? Yo, Tunero! Witam was wszystkich w następnym materiale z gry Mortal Kombat vs. DC Universe. Kolejny rozdział, Jax. Dosyć szybciutko do niego przechodzimy. Jak widać, Sony coś odbiło. No, jak widać właśnie ta tutaj, ta złość, tak? Czyli te żółte oczy, kiedy postać dostaje, to znaczy, że wpada właśnie w ten gniew. I tu właśnie ten gniew jest tą taką jakby złą mocą, nie? Wiecie, tak jak ja to sobie nazwałem, takim punktem kluczowym, który właśnie... No coś wtedy się z postaciami po prostu dzieje. Na razie nie mamy wyjaśnione za bardzo, skąd to się wzięło. Można sobie gdybać. Ale no co, no zobaczymy, co jak, po prostu, tak? Na razie, no, jedyne co wiemy, no to że skądś postacie z drugiego uniwersum, czyli właśnie z uniwersum DC, nagle się pojawiają, dosłownie. I świetnie, tutaj marnuje rzucik. Ale no nic. Właśnie, częściej muszę tak Jaxem rzucać, wtedy będzie w porządku. Taki, wiecie, jego ruch kończący, jakiegoś juggla, czy też jakąś kombinację. Poważnie? Drugi raz? Kurde. Ale się dziwnie odbiła. Kurczę, mam wrażenie, że przez to, że ta gra jest, wiecie, 3D, że poruszamy się w trzech wymiarach, czasami ciężko na przykład złapać postać. Mam takie jakieś dziwne wrażenie, że dziwne te jakieś hitboxy są. Ale to może być po prostu moje wrażenie, nie? Wiecie, o co chodzi. Siemasz, Raiden. Raiden. Od razu, wytłumacz, co się stało. Ale, o, to jest ciekawe, że postać, kiedy jest właśnie w tej złości, mimo że nie panuje nad sobą, to powiedzmy, że wie, co zrobiła, tak? Mamy tutaj wspomnienie właśnie o bohaterów z tego innego uniwersum. Faces a grave new challenge. Our world is merging with another. I can feel it. But Shao Kahn was destroyed. We stopped him from merging Earthrealm with Outworld. The Emperor may still live, and these new warriors may be his reinforcements. Then let's do something about it. Sonya, let's get back to the base. We can mount a counterattack from there. Jest również wspomnienie właśnie o Shao Kahnie, tak? When I got to the Wuxi Academy, you were already gone. I did find some guy dressed in red tights, though. I had him medevac to the infirmary. Then I followed your signal to Raiden's temple. You gotta stop running off like that, Sonya. We're a team. You can't take on the bad guys alone. I know. I'll work on it. Go get yourself patched up. Meantime, I'll prep the portal for a jump to that space station. We'll take him by surprise. Sounds like a plan. But I have to warn you. The portal has been less than cooperative lately. Nothing I can't handle. She's right. Log shows the portal was having a hard time focusing. Probably a side effect of the two universes merging. The ethereal matrix seems to be more stable now. Just a few adjustments and we should be back in business. There. That's more like it. Impressive. Oho. Allow me to introduce myself. Lex Luthor. Okej, mamy Lexa Luthora.
który no tak trochę z dupy się pojawia. Technicians at LexCorp picked up a massive signal emanating from this base, indicating highly advanced technology. I'm the hands-on managerial type, so I came to see for myself. And I must say I am impressed. A teleportation device. Maybe you and I should do business. It's a portal. As for doing business, Lex nawet jest troszeczkę może nie zdziwiony. Teraz ty masz tą złość? Okej. Lex też? Okej, dobra, spoko. O kurde, ale masz tutaj kombinację. Dobra, spoko. Tak jak było widać, Lex też był... Pamiętajcie, że to jest wielki naukowiec, tak? Mózg i w ogóle i tak dalej. I no był dosyć zaciekawiony tym teleporterem, portalem, jak zwał, tak zwał. Okej, cała tutaj kombinacja wyszła. Spoko, o to chodzi. Nie! Kurde, tam piksel życia został. Aha, okej. Okej. Zdarza się, zdarza się. W ogóle, porównując sobie Lexa z Injustice, odnoszę wrażenie, że tutaj taki malutki jest. W sensie, tą zbroję, którą miał w Injustice, no wiecie, taka duża była, no i ta postać taka ciężka się przez to wydawała, co nie? A tutaj taki po prostu łysy knypek sobie wyskoczył. W ogóle te jego super umiejętności. No okej, dobra, ma jakąś tam rakietkę, no, nawet z wyskoku widzę, że może tam jakimś pociskiem szczelić sobie, no spoko, okej, dobrze, ma to sens, jasne. O kurde, w ogóle, kiedy mamy Rage'a, tak, tą złość załączoną, to widzę, że Jax chyba ten chwyt, ten rzut, tak, co tak napierdziela, ma troszeczkę wydłużony. Ta rakietka widzę, że jest denerwująca troszeczkę. Przypomina ona troszeczkę rakietę chociażby takiego sektora. Czyli wiecie, najpierw strzela sobie tą rakietką. No, co jak co, przeciwnik musi to zablokować, tak? Muszę też w ogóle zwrócić uwagę, czy specjalne umiejętności zabierają tak zwany chip damage, czyli nawet jeżeli to zablokujemy, tak? To i tak dostaniemy jakiś tam delikatny procent obrażeń. Bo raczej zwykłe ciosy czegoś takiego nie mają. Miło, że ten rzucik wszedł elegancko, ale muszę właśnie zwrócić, jak jest z ruchami specjalnymi. Dobra, Lex Luthor pokonany. Ale powiem, że nawet ciężki był. Miał takie dziwne ruchy. Acts like he's gonna take over the world. Looks like you put a stop to that. Only one way to be sure. Let's take out that space station. Ale nie zajmiecie się nim kompletnie? Nie wiem. Jakoś go, nie wiem, nie skujecie coś? Czego ja wymagam? To jest fabuła w grze typu bijatyk. Czasami takie gry mają taką dedną fabułę, a czasami naprawdę... Nieważne. Swoją drogą jedna rzecz mnie zastanawia. O, dzień dobry. Mamy kapitana Marvela i jakiegoś wojaka. Ale jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego w tej grze nie mamy, przynajmniej do tej pory nie był pokazany jeszcze chociażby Johnny Cage? No, chyba Jax odczuł, że chłop ma stalową szczenę. Właśnie, bo zapomniałem o tym kompletnie. Tu już chłop, w sensie Kapitan Marvel, od razu był owładnięty tą złością, tak? A pragnę przypomnieć, że Lex Luthor, jak i Jack, tak samo byli właśnie owładnięci, tak? I jak to, nie wiem, czy to polega na tym, że chłop musi się wyżyć, w sensie spuścić drugiemu w pierdziel, czy co? Nie rozumiem trochę tego.
Tak jak było na przykład w przypadku Sony, tak? Dostała w pierdziel. Okej, nie? I zniknęło to, tak? Fajne to było, że to jakby przechodziło, nie? Z gościa na następnego, nie? Ale... No dobra, nieważne. Właśnie, częściej muszę to stosować, bo to jest fajny łańcuszek. Milutko, że wypadasz za planszę. Masz karabinkiem, chociaż co prawda kapitanowi Marvelowi dużo by taki karabinek nie zrobił. Pragnę przypomnieć, że on praktycznie jest tak samo silny jak Superman. Wiecie, latanie, kuloodporność, strzelanie tam z oczu, piorunami i tak dalej, więc no. Tak swoją drogą, no nie wiem, Jax, czy miałbyś tak łatwiutko właśnie z Kapitanem Marvelem? Ja wiem, że jesteś... O, dzień dobry. No jasne, tak, te jej... Na ramienniki. O, siemasz. Sub-Zero. A formidable warrior, as you will soon discover. Well, warrior, I don't know what your universe is doing to mine, or what you're doing to this. Okej, teraz ta jest wkurzona. Jasne, dobra. Okej, w ogóle zwróćcie uwagę, że Sub-Zero zachowywał się dosłownie jak taki Shang Tsung. Wiecie, te odruchy miał takie, nie? On zawsze tak rączki do tyłu, nie? I tak dalej, powolutku takim kroczkiem sobie spokojnym szedł i tak dalej. Dobra, nieważne, Wonder Woman, trzeba cię skopać. Okej, masz jakieś kręciołki, spoko. Co to za szpagaty, nie wol... Jaki bre... Co to za Beyblade, halo? Co to za Beyblade był? Co to za szpagat? Halo, kuźwa. Ja pierdykam. Co to jest za umiejętność? No dobra, dobra. Sznureczek wybaczam, jasne. To jest twoja rzecz taka, wiecie. No z której jesteś znana, tak? Jeszcze brakuje ci tylko tarczy i oczywiście miecza. Ale ten kurwa kręciołek, co to jest? Ja pierdzielę. Całe szczęście, że Injustice... No lepiej się postarało, jeżeli chodzi o uniwersum DC i bijatyki, tak? No co to jest? Halo? Jakby nie wiem, ona rzucała czymś jeszcze, tak? Tak jak ma to chociażby w Injustice miejsce. O, jak słodko leżą. Mraźnie. Sub-Zero. W ogóle chłop jest skuty kajdankami, naprawdę. W ogóle, ej, właśnie, zwróćcie uwagę, że tak Sub-Zero'owi, w sensie Jax, nie ufa, tak? Jak dobrze wiecie, no w tych... późniejszych odsłonach Mortal Kombat, tak? No to oczywiście właśnie Sub-Zero był dobrą postacią. On na początku był zły, potem kiedy pojawił się jego młodszy brat, dopiero wtedy tak sobie zyskiwał powolutku miano dobrej postaci, tak? Jak rozpoznać właśnie tego drugiego Sub-Zero? No to oczywiście ta blizna na oku. Okej, chapter... kolejny, czwarty, Sub-Zero, jasne, ma to sens. W ogóle też zwróćcie uwagę, że ta złość, ten rage, ten gniew pojawia się dopiero kiedy te jakby te dwa wszechświaty się zderzają ze sobą, co nie? Chyba nie było takiego czegoś, że... Albo chyba, że przechodzi z kogoś na kogoś, nie? O, dzień dobry, panie Raidenie.
For what end? Your kind has challenged me before. I'm not my brother. But you are still in Quay. Fight! Okej. Tu są dosyć ważne słowa, tak? Właśnie wspomina o swoim starszym bracie, tak? Spoko. To jest fajne, szanuję. No Raiden widać, że też nie pała sympatią tutaj Sub-Zero, tak? Czyli tu już powolutku można sobie wnioskować mniej więcej na jakim etapie fabularnym jesteśmy w Mortal Kombat. Okej, dobra. Następny chapter zagramy sobie oczywiście w następnym materiale, jasne. Z mojej strony to było na tyle. Ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. Życzę Wam miłego dzionka czy też wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam też oczywiście do innych materiałów na tym kanale. Jeszcze raz, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć i yo!